nie powiedziałem tego, ale miejsce, w którym się znajdujemy, to też jest polski akcent, ponieważ to jest... Program przeznaczony dla osób pełnoletnich oglądasz na własną odpowiedzialność. Ponieważ to jest Park Chmielnickiego, stąd będziemy się przemieszczać dalej. Ten pomnik, kamień, obelisk jest za... Borcja za wolniniu Ukrainy. No, czyli tak naprawdę za wolność Ukrainy. Poświęcony. Bardzo ładny budynek ze względu na architekturę, oznaczyliśmy go sobie. To jest oczywiście modernizm i to jest Służba Bezpieki Ukrainie, czyli Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to, co oni chcieli przekazać. Na pewno jest napisane Lwowskiemu Tramwajowi 1894, więc możemy się domyślać, że pierwsze tramwaje w Lwowie jeździły w 1894 roku. Nie wiem, czy kojarzycie typa Łukasz Warzecha, w odróżnieniu od Sebastiana, ma tylko takie samo nazwisko, jest niezłym zniebem. Dziękuję. Ale pewnie by był szczęśliwy, że tutaj wszyscy parkują na środku, bo przecież bokiem da się przejechać. Te wszystkie auta są tutaj zaparkowane po prostu i one stoją. Dla mnie totalne pojebaństwo. Dziękuję, zapraszam, zachęcam. Kolejny koniak, który podobno jest bardzo dobry, to jest Bolgrad. Wzięliśmy sobie na spróbowanie takie tam 200, co by się napić, odrobinkę. No i zaraz tylko przy możliwej sposobności, przy ławeczce, skosztujemy tego trochę. Wiemy, że kościoły mają większość otwarte. Zobaczymy też, czy cerkiew jest otwarta. To też od góry jest niby... A jakby ktoś miał wątpliwości? Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że kościoły są tutaj otwarte. To była cerkiew, bardzo ładne ikony. Też mam w domu własną ikonę. I jako ciekawostkę powiem, że ikony na drewnie są pisane. Nie są malowane, maluje się obrazy. Natomiast to jest pewnego rodzaju rusycyzm, z Rosji się to wywodzi. Tam się piszą wsio, obrazy, ikony, no ale po polsku ikony się pisze. Bardzo ładny kościołek, mały i no i otwarty, to jest super, że nie boją się o to, o kradzieże, o dewastację. Tylko kościoły są najzwyczajniej w świecie otwarte. Dziś mamy poniedziałek i w poniedziałek myślę, że w Poznaniu większość kościołów jest zamknięta. Jeśli odbywają się jakieś msze, jakieś nabożeństwa, to wtedy ewentualnie otwarta, a tak to raczej nie ma takiej możliwości. Lub tak jak czasem się zdarza, pierwsze drzwi są otwarte, jest krata, jest modlitewnik, można się pomodlić, natomiast dalej do kościoła się nie wejdzie. Jakby co, Ukraina propsuje otwarte kościoły. No, nadszedł moment próby, wypędzamy złe duchy. Ci Ukraińcy, ale tutaj specjalnie chyba przyklejają tak te banderole, żeby można było
je odklejać i przyklejać na podróbki. Kurde, jak na moje. Pachnie, kurde, naprawdę zacnie. Dobrze. No proszę. Mroźniwo lwowskie. Mamy lody lwowskie. Wow, kurde, nie sądziłem w ogóle, że może być coś takiego jak lody lwowskie. Bo chyba nie ma lodów poznańskich, nie ma lodów warszawskich, nie ma lodów żadnych, żeby były tak opisane na takim opakowaniu. Spróbuję, jakie są, ale na pewno są smaczne. No lwowskie jest w końcu. Na patyku. Lody, lody na patyku. Tak, to jest taki trochę inny Big Milk. Tak, Big Milk? One się nazywają Big Milk. To jest dopiero osobliwy obrazek. Pani sprzedaje miotły. To są miotły do zamiatania, zrobione z liści, z gałęzi. Jak ktoś ma potrzeby zamiatania u siebie przed domem, może kupić pewnie po taniości coś takiego od pani. Widziałem tutaj po wielokroć panie sprzedające bardzo ładne kwiaty i wydaje mi się to normalnym obrazkiem. Natomiast miotły widzę pierwszy raz. U góry Tryzów, ja akurat lubię takie miejscówki, abstrahując od tego, jaka to jest miejscówka. Lubię otwarte przestrzenie w mieście i tego typu rzeczy mi się podobają. Kniazia doba, to zacznę ja. UNP Ukraina. No dobra, zobaczymy, co skejci potrafią. Ale wydaje mi się, że tutaj poziom jest taki... No, w Polsce w 63 też tak jeździ. Złe duchy wypędzone. No. I... Zakopacki. To jest konia. Eta cyrk. Tutaj mam cyrk na stałe. Mam ambiwalentne, a nawet nie to, że ambiwalentne. Mam jednoznaczne odczucia co do cyrku. Nie lubię cyrku. Natomiast jeśli chodzi o samą budowę, samą architekturę, to ten cyrk przypomina mi bardzo mocno pewne poznańskie miejsce. To jest rotunda. Natomiast oprócz tego, że jest okrągła, ku górze się rozchodzi. I takim miejscem w Poznaniu, przynajmniej dla mnie, to jest tylko i wyłącznie moje skojarzenie, taką rotundę ma szpital na 28 czerwca ortopedyczny. Nie Hipolita Cegielskiego, tylko ortopedyczny ma właśnie ułożenie rotundy w dokładnie taki sam sposób. I dla mnie, nawet jeśli to w ogóle nie jest powiązane, to mocno mi się kojarzy z Poznaniem. Wszystkie kryptoreklamy uważam, że są chujowe. I to nie będzie reklama Raffaello. Żeby podkreślić, że to nie jest reklama Raffaello, to jebać Raffaello. Natomiast Raffaello tworzy, o, a tutaj jest napisane kochaju. Ja kochaju Lwów. Lwiw. O, to jest super. Polski akcent. Mleczarnia. Mleczarnia kafe. Mają śmietankę, pieczywo mleczne, kwaśne mleko. Mleko. O Boże, ona była fajna. Kawa, ser. Mamy do wyboru, do zjedzenia różne rzeczy. W
knajpie Gazda. Możemy oczywiście zjeść pizzę, możemy zjeść burgery i możemy zjeść przyjaciół. Proszę, kurde. Aż mi się nie chce wierzyć, że taki tramwaj się rozpierdala. Gniotca, nie łamewca. Мы скауты, и мы сами печем шоколадный и ореховый печенье. Оно очень. Что это? Это часто. Это печенье. Пап, увидишь в поиске? Но? То ми jesteśmy українськими харцежами і ми ж придаємо чоколядовий ореховий час. Вони дуже смачні. Lubię ciastek, ale mogę wam dać jakieś pieniądze. Jak jesteście harcerkami. No dobrze. Tak? Dobrze, to dobra. Tak? Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Да. Конечно. To my kręcimy vloga, jak jest we Lwowie. Czemu? My jesteśmy z Ukrainy. Ukraina. My też jesteśmy z Ukrainy. Ukraina. Ukraina i Polska. Forever. To jest drugie. Lepsze miejsca. Oni są trochę bardziej z Ukrainy niż my. My też jesteśmy z Ukrainy. Ale zobaczcie. Ukraina. Jeśli macie wątpliwości, czy kiedykolwiek warto przyjeżdżać na Ukrainę, oni są z Ukrainy i tak to wygląda. Patrzcie! Bierzesz na chleb, nie? Na chleb bierzesz się to? No. I cebulę. Bierzesz się. O kurwa, i cebula świeża, ja pierdolę. Świeża! Spróbuj! A może taka kanapa, nie? O. Dla mnie popatrzycie to. No, zajebiste jest, pod wódkę. Twoja kolej. Nie, gościu, twoja kolej. Spróbuj sam. No. Nie, stary, nie wybielaj się tak, kurwa. To kurwa, masz je. Nie, stary, Jezu. Jezu, to zjadł. Ja wiem, a wy suszone ryby też jecie? Tak. Taranka. Jak? Taranka. Suszona ryba, ta, na słońcu. To jest Lwów! Powołując się na starszą nieco encyklopedię, chciałoby się rzec, koń. Jaki jest koń? Każdy widzi. Tylko dlatego mnie nie widać, że Łukasiewicz, który w tej aptece wynalazł lampę naftową, już nie żyje, nie ma mnie kto oświetlić. Ale to było tutaj. Bo ja teraz się będę oświetlał, bo zobaczyłem inny tatuaż. A w ogóle jak ładnie zrobiony, kurde, leniwiec. Kurde, to jest moje ulubione zwierzę, bo PDG we mnie drzemie. 7 wcieleń temu byłem leniwcem na drzewie, natomiast ona ma leniwca na joincie. Kurde, ja to obmyśliłem najlepiej, a ona mnie przebiła. Pokaż jeszcze raz, proszę. Stary, na joincie leniwca. Jezu, ale genialne. Wokzal. Eta wokzal. Swoją drogą, kurwa, nawet nie wiecie, jak jest mutałkę. Mimo, że zostaliśmy tutaj dłużej niż powinniśmy. Ja bym zostawał jeszcze dłużej niż powinienem. Ukraina
Lwów przede wszystkim, przepiękne miasto. Tyle, ile spotkałem tutaj wspaniałych ludzi, których chciałbym właśnie teraz ściskać, obejmować rękoma. To się nawet ich nie da zliczyć. Mam za krótkie łapy. Nawet na grzybach, jakbym się dobrze nadziewał, to bym miał za krótkie łapy. Bogdan. Tutaj u nas w Polsce zawsze jest napisane nazwa miejscowości, natomiast tutaj jest Wokzal, to znaczy po prostu najzwyczajniej w świecie dworzec, natomiast dworzec jest majestatyczny, jak wiele rzeczy we Lwowie. Chodzimy, kurwa, będę ryczał, ale to nie, na pewno nie jest mój ostatni pobyt w tym mieście. Polski akcent? Eto Baltika. Ty znasz to Eto Baltika? O, i wychodzimy na dworzec główny we Lwowie. Kurde, ja naprawdę uwielbiam Wrocław i to jest bardzo zbliżone, natomiast dużo, sorry wrocławiaki, dużo ładniejszy mają. O kurde, ale fajnie. Czekać jak se przerwą, tylko se gadać. Se gadać i chuje. Tak. Konieczna. W ogóle jaki pociąg? Old school, new school, I hate you motherfuckers. Ale fajnie. A to jest ten zakręt, więc on musi zwolnić. Przyjeżdża w odpowiednim tempie. Ja wolę chyba takie pociągi. Bo te nasze nic nie przyspieszają. Chyba się zgodzisz. No i niestety już po powrocie do Polski, ale nadal z ukraińskim akcentem, a dokładnie z lwowskim akcentem, akcentem lwowiaka, czyli Zygmunta Gordolewskiego, który, przypomnijmy, był architektem Opery Lwowskiej, która spowodowała to, że niestety popełnił samobójstwo. On był też architektem tego oto miejsca. Znajdujemy się na dziedzińcu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Akcent polski, lwowski tylko ze względu na pomnik, a nie na przebywanie Mickiewicza. Kownieński, w Kownie byliśmy pod gimnazjum Mickiewicza, a teraz znajdujemy się tutaj i przy wieszczu mamy lwowski trunek. Cóż no, parę słów na podsumowanie, bo warto podsumować, ale do tego muszę się oczywiście napić. Racząc się trunkami lwowskimi, proszę, panie operatorze, zatem zdróweczko. Baczewski smakuje tak jak trzeba, nawet w Polsce. No niezwykle smutno było wyjeżdżać, jak zawsze zresztą, mimo że to już było jakiś czas temu. Dwa ostatnie odcinki zostały wrzucone tak trochę zapomniane, trochę przekładane. Wiele okoliczności sprawiło, że akurat teraz dopiero je składaliśmy. Było to już jakiś czas temu, kiedy niestety opuszczaliśmy przepiękną, wspaniałą Ukrainę. To co najważniejsze, no, to co zapewne was bardzo mocno interesuje, jak to wygląda z marihuaną. No, z marihuaną wygląda tak, że jeśli nie masz nikogo znajomego, to na ulicy w zasadzie nie masz kompletnie żadnych szans, żeby cokolwiek kupić. Marihuana jest raczej słabej jakości, dużo gorsza niż w Polsce. Droga i mało kopliwa. Marihuany raczej nie polecam załatwiać na ulicy. Myślę, że dostaniecie po prostu zwykłe siano, ile w ogóle ktokolwiek będzie zainteresowany tym, żeby wam dać, sprzedać jakiekolwiek zioło. Proponuję dużo wcześniej kogoś poznać, choć nie będę krył, że miałem taką sytuację. Poznałem bardzo serdecznego dżentelmena, który uznał, że ja, uznał po mojej facjacie, po moim ryju, moim wiarygodnym ryju, uznał, że ja to na pewno z nim zajaram. I zajaraliśmy. System jarania jest taki, że raczej w centrum nie jaramy, bo jest przypał, mimo że prawie nikt nie zna tego zapachu, bo ja go nie wyczułem.
paliłem tylko to, co zostało mi załatwione, zresztą szybko zgubione, to, co zostało załatwione, zresztą znowu szybko zgubione, no i później przemiły akcent serdecznego dżentelmena z Ukrainy. Zresztą z przemiłymi dziewczętami z Polski. I tak wygląda sprawa. Prawnie na pewno jest lipa. Jakby was złapali, to by od was chcieli dużo, dużo, dużo dingów. Także raczej uważajcie i raczej musicie, jeśli chcecie ogarnąć sobie jakiekolwiek jaranie na Ukrainie, to raczej musicie mieć tam kontakty, wcześniej się dzwonić, ugadać to wszystko, a przynajmniej tak wygląda to z mojego punktu widzenia. Dodatkowa informacja, przy czym przeze mnie w ogóle w żaden sposób nie weryfikowana, jest taka, że Ukraina jako postrosyjskie państwo podlega pod pewne rosyjskie zachowania. I takim zachowaniem między innymi jest krysza, czyli tak naprawdę rodzaj pewnego haracza. I mówię tu odnośnie tego jarania, że być może, a nawet duże jest prawdopodobieństwo z tego, co słyszałem, oprócz mandatu, jaki możesz zapłacić, dużo większe jest prawdopodobieństwo, że spotka cię krysza, czyli będą chcieli od ciebie wymusić pieniądze, haracz, łapówkę, jakkolwiek byś tego nie nazwał, będą działali w ten sposób, żeby od ciebie jak najwięcej wyciągnąć. Także tego bym się raczej strzegł. Kolejnym wątkiem, o którym chciałbym, a nawet muszę wspomnieć, jest oczywiście alkohol, którego na Ukrainie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo, bardzo pyszny, a dodatkowo bardzo, bardzo tani, co widzieliście pewnie na filmikach, bo w normalnej, przeciętnej restauracji 50, to po pierwsze 50, więc jest jej sporo. Po drugie, stawka to jest w granicach około 3 zł. Raczej ta kwota nie jest przekraczana. I tutaj znowu jest taka ciekawostka z alkoholem, ponieważ chyba w całej Ukrainie, a na pewno we Lwowie, i mówiło mi to wiele osób, alkohol jest sprzedawany do 23. I tu jest dosyć ciekawa rzecz, bo wiele osób mi to mówiło, natomiast w ogóle się z tym nie spotkałem. Wchodziłem do sklepu po północy, o 1 w nocy. W zasadzie dosyć mocno wcięty, nie ukrywajmy. Na Ukrainie jest sporo alkoholu, więc jak się pije nawet od późnego popołudnia, to do nocy człowiek zdąży się najebać. I przychodząc do sklepu nocnego o 1, wszyscy kupowali alkohol, nikt się nie zastanawiał. Ja mówiący z polskim akcentem, a w zasadzie mówiący najzwyczajniej w świecie po polsku, byłem traktowany jak każdy inny. Mówiłem zakarpacki i pani dawała największy zakarpacki. To też, co jest super fajne we Lwowie, to, że tak naprawdę nie potrzebujesz znać żadnego języka. Ja się siliłem na rosyjski, który znam ze szkoły podstawowej i z YouTube'a i z jakichś takich innych dziwnych rzeczy. I to po pierwsze daremne było, bo się okazywało, że popełniam ciężkie błędy językowe, mówiąc coś, co jednak jest charakterystyczne dla języka rosyjskiego, a nie dla ukraińskiego. Przy czym ci, którzy się chcą do mnie przypierdolić, o, gadałeś po rusku. Tak, ale byłem w zachodniej Ukrainie. Ukraina to jest bardzo rozległy kraj, jest bardzo długim krajem. I tak naprawdę na wschodzie Ukrainy ukraiński brzmi zupełnie, zupełnie inaczej, jest bliższy rosyjskiego, natomiast na zachodzie Ukrainy jest on bliższy polskiego. I tylko te błędy w zasadzie, choć nie tylko, puryści kurwa, się nie przypierdalajcie, nie tylko z tego wynikają. Bek. Całą naszą historię z Lwowa pokazaliśmy tak naprawdę tylko z centrum. Chcieliśmy odwiedzić obrzeża, nie było na to specjalnie czasu, a jedyny czas, jaki pozostał na zwiedzenie obrzeży osiedli oddalonych od centrum, to był ten, kiedy już uciekaliśmy z Lwowa, cały sprzęt był schowany, a my mieliśmy dodatkowo problemy z tym, gdzie wyjeżdża marszrutka odjeżdżająca w stronę polskiej granicy, bo chcieliśmy za wszelką cenę pojechać marszrutką. I tu jest kolejny taki akcent, który pokazuje pewne różnice. W
wschód to jest wschód. Na Ukrainie czuć mocno wschód, czuć mocno dysproporcje klasowe. Niemniej jednak stanowi to duży plus. Ten obraz łączy się w pewną całość. Jest to bardzo sympatyczne dla oka, zwłaszcza, że klasy widać, jak wychodzisz na zewnątrz. Jak jesteś w środowisku, jak gadasz z Ukraińcami, z kimkolwiek byś nie gadał, tego w ogóle nie czuć. I to uważam, że jest przepiękne. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto się wybierać na wschód, to ja mówię, warto. Jedźcie, sprawdźcie sami, zobaczcie, jaki to jest piękny kraj. To co, napijemy się? O, rędzi. Obym się nie znał. No i co, wracamy. Wracamy. Nawet nie wiecie, jakie smutałki, jaki ogromny smutek. O tym jeszcze będę gadał. Najpierw się wypłaczę, a później będę mówił, jak to nie fajnie. Natomiast wracamy marszrutką, tak jak chciałem. Tak jak fajnie. Mamy końcówkę koniaku zakarpackiego. Pepsi wiśniowe, cukier. Jedziemy z kołem, ale zobaczcie, jak wygląda to koło. Także jak ono miało być zapasowym, to ja wolałbym iść tak naprawdę z buta. Po raz 36 naklejony bieżnik. Super. Czymś takim właśnie chciałem jechać. To ze względu na normy. Wow, nie oblałem się. Widziałeś? No, nie oblałem się pierwszy raz. Ciepły alkohol 40% nigdy nie jest tak smaczny, jak mógłby być. Natomiast jak widzicie, nawet nie popijam, bo jest tak pyszny. Mimo temperatury. Proszę. Ukraina, ja lubię. Wróć. Ukraina, ja kochaj. W razie jakichkolwiek skargi, zażaleń, proszę śmiało pisz do mnie na Berdyczów. Ta psa ci je tu, no, da, da.